Obecnie prowadzimy półkolonię wspólnie ze Strońską Spółdzielnią Mieszkaniową. Tak naprawdę ta półkolonia zakończyła się dzisiaj. W tym roku organizujemy jeden turnus, gdyż mamy zmniejszone środki finansowe. Pobyt na półkoloniach jest bezpłatny, dzieci otrzymują śniadanie, pełen obiad. Oczywiście znajdują się pod opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, która organizuje dzieciom ciekawe zajęcia świetlicowe. Dzieci między innymi chodzą do kina, na pływalnię miejską, były też na jednodniowej wycieczce na Mazurach, w Mikołajkach, płynęły statkiem. Jest to, uważam, bardzo fajna forma wypoczynku. Wspomnijmy, ile osób wzięło udział w półkoloniach i w jaki sposób były dzieciaki typowane do tych właśnie wakacji. Kwalifikacją dzieci zajęły się ośrodki pomocy społecznej. Mieliśmy również zajęcia świetlicowe na bazie naszych ognisk wychowawczych. W sumie z zajęć skorzystało, w ramach akcji letniej skorzystało około 220 dzieci. Takie wakacyjne wypoczynki dla dzieci to jest oderwanie od ich codzienności. Jak potem, po wakacjach, bo z tymi dziećmi również Państwo macie styczność, wspominają ten czas? Ja mogę powiedzieć na bazie lat poprzednich, że jest to, tak jak już zresztą wspomniałam, fajna forma i dzieci bardzo chętnie uczestniczą, korzystają z takich półkolonii. W większości z wychowankami spotykamy się w ciągu roku, ponieważ są to dzieci z naszych ognisk wychowawczych. Ewentualnie mamy taki mniejszy tylko kontakt z dziećmi tu z półkolonii z ulicy Hallera 13. Przypomnijmy, gdzie znajdują się ogniska wychowawcze TPD. Ogniska wychowawcze znajdują się w Olszewie Borkach, w Wojciechowicach, w Myszyńcu, w Lelisie i Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza w Łysych. Oprócz miejskich półkolonii, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zorganizowało wyjazdy dla dzieci. Tak, w tym roku wypoczynkiem wyjazdowym objęliśmy około 500 dzieci. Organizujemy kolonie pełnopłatne dla rodziców, którzy płacą pobyt na koloniach swoim pociechom. Również organizujemy, a nawet powiedziałabym, troszczymy się o dzieci z rodzin potrzebujących takiego wsparcia, które znalazły się w takiej sytuacji, także staramy się też takie dzieci obejmować swoją opieką. Wtedy kwalifikacją dzieci również zajmuje się pomoc społeczna i te kolonie są dofinansowane również ze środków pomocy społecznej. Gdzie w tym roku pojechały dzieci? W tym roku pojechały dzieci do Ustki, są we Władysławowie, będą jeszcze w Zakopanem Olczy i również wyjadą do Białego Dunajca. Będziemy również organizować jeszcze, choć już wakacje tak są po połowie, bym powiedziała, będziemy organizować kolonię wyjazdową dla dzieci pracowników zakładów przetwórstwa mięsnego JBB w Łysych. Gdyby znalazły się osoby, które chciałyby również pomóc Towarzystwu Przyjaciół Dzieci lub po prostu samym maluchom, jak mogą pomóc, gdzie mają się zgłosić? My zawsze zapraszamy i dziękujemy naszym sponsorom, którzy wspierają nasze działania i często też finansują wypoczynek letni dla dzieci z rodzin potrzebujących takiego wsparcia. Dlatego też zapraszamy do nas, do naszego towarzystwa. Może podam numerek telefonu 029 764 3309 i serdecznie w imieniu dzieci dziękuję.